Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, 5692 głosy. To pański wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego z niedzielnych wyborów. Jak pan ten rezultat ocenia? Osobiście jestem z tego wyniku zadowolony. Przy bardzo spolaryzowanej liście Prawa i Sprawiedliwości wiadomo, że pierwsza trójka w zasadzie zebrała 90% głosów na tej liście, ponad 90%. Bardzo mocne kampanie, bardzo mocne osobowości, pani premier Beata Szydło, pan Dominik Tarczyński, pan poseł Mularczyk, no byli liderami tej listy, duże nazwiska, osoby bardzo rozpoznawalne. Pozostałe 7 osób, że tak powiem, mocno pracowało w terenie, bo kampania nasza była widoczna, chyba była jedną z najlepszych kampanii, które w tych wyborach były przez różne komitety prowadzone. Kampania wyraźna, merytoryczna, było nas dużo w mediach społecznościowych, było nas dużo w mediach tradycyjnych, ale też i kampania wizerunkowa bardzo dobrze poprowadzona przy zaangażowaniu bardzo wielu osób, samorządowców, działaczy, którym w tym miejscu wszystkim serdecznie dziękuję, jak i również wszystkim tym, którzy oddali głos na moją osobę. Ale jeżeli chodzi o eurowybory ogólnie w Polsce, no to Koalicja Obywatelska po raz pierwszy od 10 lat zdetronizowała Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o to uzyskanie największej liczby głosów, to dla pana było zaskoczenie? Sondaże wskazywały te przedwyborcze jeszcze, że ten wynik będzie bardzo zbliżony do siebie, czyli różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwości albo dawałaby punkt przewagi PiS-owi, albo punkt przewagi PO. Więc można było się spodziewać, że te wyniki będą bardzo porównywalne. W tym przypadku po 9 wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, wybory wygrała Koalicja Obywatelska. No można tu się dopatrywać szeregu powodów i okoliczności, dla których to nastąpiło. Na pewno ten wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości byłby lepszy, gdyby frekwencja wyborcza była wyższa, szczególnie w naszych tutaj regionach Polski południowo-wschodniej, gdzie tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje znacznie lepsze wyniki. No z całą pewnością też i wpłynęło na lepszy wynik Koalicji Obywatelskiej, też tak zwane zjadanie przystawek, czyli zjadanie szczególnie trzeciej drogi, która w stosunku do wyborów październikowych utraciła prawie 8 punktów procentowych, przypomnę, z ponad 14 punktów procentowych na 6,7 to dla ugrupowania, które aspiruje do trzeciej siły w Polsce, to jest znaczący spadek. I te 8 punktów procentowych przy uwzględnieniu również części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali w tym wyborach na Konfederację, spowodowało, że Koalicja Obywatelska uzyskała rezultat nieco lepszy niż Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, trzecią siłą teraz, przynajmniej po tych wyborach, jest Konfederacja. Tak, bardzo wyrazista kampania wyborcza, jednoznaczna, no, cały czas, że tak powiem, budowana w oparciu o negację polityk europejskich, negację Zielonego Ładu. No też trzeba przyznać, że pewna jest to konsekwentna kampania prowadzona od wielu miesięcy, od wielu lat, można powiedzieć, przez Konfederację. No spowodowała, że w tych wyborach urośli na trzecią siłę. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych wyborach, gdzie ta frekwencja, już krajowych, gdzie ta frekwencja jest dużo wyższa, sięgająca 50 kilku, czy nawet 70 ponad procent, jak w wyborach parlamentarnych. Czy zbudują elektorat, który będzie rósł wraz ze wzrostem frekwencji wyborczej, bo póki co nic na to nie wskazuje. Jak ostatnio rozmawialiśmy, wspominał pan, że chciał iść do Parlamentu Europejskiego, by przedstawiać głos samorządów właśnie w Europie. Jak pan przewiduje, jak ta kadencja Europarlamentu może teraz wyglądać i czy faktycznie ten głos samorządowców będzie słyszalny? Mam cały czas taką nadzieję, że samorządy w tej polityce europejskiej zostaną dostrzeżone. Przede wszystkim jako taki element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Istotną rolę samorządy będą miały w ramach polityk europejskich związanych z
realizacją tej polityki Zielonego Ładu. Ja jestem przekonany, że ona zostanie mocno zmodyfikowana i pozostanie z tego komponentu jedynie ta część środowiskowa, czyli ochrona środowiska. Tutaj samorządy mają kluczową rolę, bo budowa kanalizacji, wodociągów, dbanie o czystość środowiska, czy też duży udział w ochronie powietrza, jeśli chodzi o samorządy, bo one mają instrumenty, mają sztaby ludzi, mają, przynajmniej w Małopolsce, prawie każdy samorząd już korzysta z doradcy w ramach programu LIFE, który jest realizowany przy wsparciu samorządu województwa małopolskiego. Te polityki w tym obszarze, myślę, że powinny być kontynuowane i to wsparcie powinno być w dalszym ciągu kierowane do samorządów, ale na pewno potrzebne są większe środki, bo jak dotychczas, mimo że dotychczas zrealizowano szereg inwestycji i to jest widoczne, choćby poprawa czystości rzek, to są dane, które jednoznacznie to wskazują, że istnieje znacząca poprawa, jak również i w ochronie powietrza, czystość powietrza poprawiła się znacznie. Nie jesteśmy już w rankingach tak nisko, jak do tej pory byliśmy, tych europejskich. Niemniej jednak potrzeba jeszcze cały czas środków, żeby zbudować kolejne inwestycje w tym zakresie. Panie przewodniczący, zmieńmy temat. W najbliższy poniedziałek odbędzie się trzecia sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego nowej kadencji. W porządku obrad jest punkt dotyczący wyboru marszałka i kolejny dotyczący wyboru zarządu. Tymczasem dochodzą jednak słuchy, że wciąż nie jest pewne, kto tym marszałkiem zostanie. Dalej nie możecie się wewnątrz dogadać? Znaczy, kto będzie marszałkiem, to wiadomo, bo Prawo i Sprawiedliwość wskazało. Czy osobę, zostanie poparta ta kandydatura? Wskazało pana Łukasza Kmitę jako kandydata na marszałka województwa małopolskiego. Ten punkt został wprowadzony na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczącego klubu, więc myślę, że do tego momentu ta kandydatura zostanie uzgodniona. Myślę, że pozostały do ustalenia jakieś drobne szczegóły jeszcze związane z kształtem zarządu, ułożeniem się wewnątrz klubu i ułożeniem się samorządu, sejmiku jako jednostki. Myślę tu o komisjach i składach komisji, które też chcielibyśmy powołać, mam nadzieję, na tej sesji, po to, aby sejmik mógł rozpocząć normalną pracę, taką już regularną, jak to wynika z ustaw samorządowych. Natomiast nawet jeżeli uda się teraz w poniedziałek wyłonić marszałka, poprzeć go i razem z zarządem, no to dość późno w porównaniu do poprzednich lat. No w ogóle jest późno, ponieważ odległość pomiędzy wyborami a końcem kadencji była też niespotykana, bo było to ponad 3 tygodnie. Stąd te pierwsze posiedzenia sejmików rad gmin czy powiatów odbywały się początkiem maja, bo potem mieliśmy jeszcze długi weekend, przypomnę, który też ten czas skracał. No istotnie do tej pory bywało tak, że na pierwszym, najpóźniej na drugim sejmiku wybierano zarząd województwa. No w tym roku, w tej kadencji jest inaczej. Natomiast nie obawia się pan, że ze względu na tą sytuację, no jeszcze, tak jak pan troszkę mówi, że niepewną część radnych z PiS-u na przykład postanowi zasilić Koalicję Obywatelską w zamian za jakieś gratyfikacje i poprzeć na przykład jakiegoś kandydata, który od nich będzie? No, byłby to scenariusz, który już przerabialiśmy na północy, choćby w województwie podlaskim, ale z rozmów, które ja przeprowadzam z kolegami, nic na to nie wskazuje. Raczej jest tutaj determinacja, aby ten zarząd był zarządem budowanym przez radnych Prawa i Sprawiedliwości i naszych koalicjantów z suwerennej Polski. Zanim wybór marszałka, również odbędzie się debata nad stanem województwa i udzielenie absolutorium i wotum zaufania dotychczasowemu zarządowi, poprzedniej kadencji, który jeszcze rządzi. Jaki pana zdaniem to był rok i czy zarząd powinien właśnie dostać to absolutorium i wotum zaufania? To był bardzo dobry rok dla samorządu województwa. Udało się zrealizować w zasadzie wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie. Budżet został wykonany niemal w 100%, oczywiście zawsze są pewne niedoszacowania, jeśli chodzi o plan, szczególnie wydatków, no bo wydatki są limitem, których nie można przekraczać, więc oczywistą sprawą jest, że nigdy będzie to 100%. Jak wspomniałem, wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane, zostały zrealizowane. Dochody zostały zrealizowane ponad przeciętność, czyli zrealizowaliśmy wydatki ponad 100%, dochody ponad 100%. Również zadowalający jest stan zadłużenia województwa małopolskiego. Jest to historycznie najniższy poziom zadłużenia, poniżej 20%. Myślę, że jeśli słuchają nas samorządowcy to i porównują do swoich budżetów, to w zasadzie chyba jest to zadłużenie bez precedensu niskie.
Podobnie o dobrej kondycji województwa świadczy również fakt, że w ubiegłym roku nie musieliśmy korzystać z pożyczek ani kredytów, nie emitowaliśmy również obligacji, a cały czas konsekwentnie obniżaliśmy zadłużenie, spłacając nasze do tych wcześniej zaciągnięte zobowiązania, przygotowując się do tego, że jak wiemy, jesteśmy już w momencie rozpędzających się procesu naboru do wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski, gdzie będzie potrzebny udział własny środków i on będzie musiał być sfinansowany albo z dochodów, albo z kredytu, więc mamy tą świadomość, że trzeba zbudować sobie tę zdolność kredytową po to, żeby móc potem zrealizować wszystkie te zadania, które zapisano w programie operacyjnym. Z korzyścią oczywiście dla Małopolan, ale i małopolskich samorządów, ale też również dla naszych turystów, którzy nas licznie odwiedzają. Panie przewodniczący, od 9 czerwca już funkcjonują wakacyjne połączenia kolejowe. Co się zmieniło? Jak to wygląda z perspektywy pasażera? Przybyło szereg połączeń kolejowych, szczególnie na trasach i do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Pojawiły się połączenia takie jak choćby Kraków-Zakopane, Kraków-Nowy Targ, ale też Jasło-Krynica, ale też na innych liniach też mamy kolejne połączenia, choćby do Wolbromia, do Olkusza. Co 3 miesiące mniej więcej dokonuje się zmiany rozkładu jazdy pociągów. No ten okres wakacyjny oczywiście jest szczególny, bo przybywa ich, tak jak wspomniałem, na tych liniach, których szereg z nas oczekuje, bo wakacje sprzyjają podróżom, przemieszczaniu się i zwiedzaniu Małopolski, ale też on jest po części wymuszony tym, że przeprowadzane są w tym czasie liczne modernizacje, remonty na sieciach kolejowych i one muszą być przeprowadzone w tym czasie również wakacyjnym, bo sprzyja temu pogoda i też i warunki kontraktów, które zostały na ten cel zawarte. W związku z tym będzie też trochę utrudnień oczywiście na torach, będzie trochę przewozów alternatywnych autobusami, bo musimy niestety tą sieć modernizować. A w regionie tarnowskim podobna sytuacja tutaj właśnie może być, bo pan mówi też o Małopolsce, a jak to będzie tutaj w regionie tarnowskim? Tutaj nie będzie problemów związanych z komunikacją, bo nie planowane są jakieś duże modernizacje, które utrudniłyby ruch na trasach. One będą w samym Krakowie, w kierunku na północnym, w związku z przebudową jednej ze stacji wylotowych z Krakowa. Będą też drobne remonty na zachodniej części Małopolski. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał do Starnowa, do Krakowa się dostać, nie ma żadnego teraz, nie będzie miał też żadnego problemu i raczej w powiedzmy podobnych godzinach, podobnych odjazdy będą? To są drobne zmiany, organizacyjne przede wszystkim, dostosowujące te przejazdy do tych nowych choćby połączeń, które muszą ze sobą współgrać, tak żeby ten podróżny mógł sobie bezpiecznie przesiadać się w Krakowie na inne połączenia, ale generalnie nie ma jakichś takich znaczących zmian komunikacji. Trzeba oczywiście śledzić, sprawdzać ten nowy rozkład jazdy, tak żeby na zasadzie pewnego nawyku z poprzedniego okresu nie spóźnić się choćby tą minutę na ten pociąg. Panie przewodniczący, natomiast zapowiadane jest, że mają pojawić się dodatkowe kursy, to wiadomo o chęci zakupu nowych 25 składów pociągów. Kiedy one mogą trafić do województwa małopolskiego i czy też trafią na tory tutaj w naszym regionie? Tak, województwo zamierza zakupić, jak pan redaktor wspomniał, 25 nowych składów kolejowych. Przetarg, który został ogłoszony, jest w trakcie oceny w tym momencie wniosku. Będzie to mowa ramowa, bo w tak krótkim czasie nie dałoby się tych pociągów produkować. Dostawcą według oferty, która wpłynęła, będzie firma Newag z Nowego Sącza za kwotę prawie 1 400 000 000 zł. Jest to ogromna kwota. Tutaj finansowanie tego zakupu będzie łączone, środki krajowe, środki europejskie będące w zarządzie województwa, ale również i w ramach programu Fenix, czyli tym, który zarządzają ministrowie. Te pociągi będą jeździły po całej Małopolsce. Wymieniamy składy. Te starsze są wycofywane, wchodzą nowe składy kolejowe i myślę, że będziemy mieć w perspektywie kilkunastu miesięcy, bo tak jest mniej więcej czas produkcji, taki składu również i przyjemność podróżować do Krakowa czy dalej
tymi pociągami. A do kiedy ta umowa ramowa miałaby funkcjonować? No mówi pan 25 składów pociągów, no właśnie tego naraz raczej się nie da zrobić. To będzie umowa, która w ciągu najbliższych 5 lat będzie, przewiduje dostawę tych wszystkich pociągów na małopolskie tory. Panie przewodniczący, tylko do piątku, 14 czerwca można głosować w budżecie obywatelskim Małopolski. Dlaczego warto to zrobić i jakby pan przekonał tych, którzy jeszcze tego nie zrobili? Szanowni Państwo, jeżeli Państwo braliście udział dotychczas w wydarzeniach w Małopolsce, które były organizowane przez samorządy, stowarzyszenia, fundacje, to miejcie Państwo świadomość, że wiele z nich finansowane było właśnie ze środków budżetu obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu tych działaczy, aktywistów, społeczników, wolontariuszy, którzy w tych stowarzyszeniach działają, mieliście Państwo możliwość ubiegać się o, brać udział w tych wydarzeniach, kosztować małopolskich smakołyków, brać udział w konkursach, zabawach, być może niektóre nawet tańczone, grane. To wiedzcie Państwo, że jeżeli Państwo nie weźmiecie udziału w tym głosowaniu, to być może Państwa stowarzyszenia z Państwa terenu tych środków nie otrzymają, a Państwo w przyszłym roku będziecie mieć nieco uboższą ofertę rekreacyjną czy kulturalną. I tak chciałbym zachęcać wszystkich tych, którzy jeszcze nie zagłosowali, a jest głosowanie jest banalnie proste, bo można korzystać, oczywiście poza tradycyjnej formy papierowej, również zagłosować elektronicznie, nie wychodząc z domu, zza biurka. Trwa to kilka minut najwyżej, włącznie ze znalezieniem strony właściwie, na której należy kliknąć. Więc zachęcam, zapraszam, bo warto. Myślę, że to jest pożyczka dla nas wszystkich. I tak na zakończenie, panie przewodniczący, też w kwestii, powiedzmy, wydarzeń kulturalnych, ale ogólnie rozwoju kultury. Co z mecenatem Małopolski BIS, czyli tegoroczną drugą częścią konkursu? Pierwsza część była na początku roku, ale były zapowiedzi, że będzie kolejna. Jak to wygląda? Tak, według planów zarządu w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs. Myślę, że około 2 do 3 tygodni będzie terminu na składanie wniosków. Druga edycja będzie nieco uboższa w środki, ale będzie to kwota zbliżona do 1,5 miliona złotych. Więc no, zachęcam oczywiście wszystkie organizacje z naszego terenu i nie tylko, aby aktywnie wzięły udział w tym naborze. Są do pozyskania środki i do wydania jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy. Ta rywalizacja jest zawsze cenna. Oczywiście spodziewamy się ogromnego zainteresowania, bo pierwsza edycja to ponad 500 wniosków, które zostało złożone, ponad 200 uzyskało dofinansowanie, więc widzimy, że jest zapotrzebowanie na tego typu nabory i mam nadzieję, że on również w tym naborze wiele z naszych organizacji wystartuje. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.